I świetnie kojarzę, że jeszcze do stycznia, może nawet do lutego, John Gibson to we wszystkich rankingach był jednym z kandydatów, o ile nie faworytów, do nagrody dla najlepszego golkipera sezonu. Był chłopak niesamowity i dla mnie miejsce 10 dla Johna Gibsona jest mocnym niedoszacowaniem, zwłaszcza jak widzę wyżej w tym rankingu chociażby omówionego przez nas Bena Bishopa, czy widzę tam Marc-André Fleurego, czy w ogóle już numer 8, czyli Jordan Binnington, to w ogóle nie chce mi się tego komentować. No tak, ja też jestem się w stanie zgodzić, że miejscami zamieniłbym w swoim rankingu Binningtona i Gibsona, a Ja bym pewnie Gibsona byście nie zamienił z mieli Bishopem w Gibsona. ogóle. Gibsona z Bishopem. No to dla mnie jest za duży skok dla Gibsona. Fajna narracja, wszystko spoko, ale czy ten chłopak potrafi bronić w sezonie, a nie tylko w roku kalendarzowym od października do grudnia, to dalej jest wielka niewiadoma. Zaraz dojdziemy do tych ludzi, których nie ma w tym rankingu w ogóle. Chciałem jeszcze chwilę w nim zostać, bo ja mam. Ty dużo tutaj dobrego słowa wlałaś w jednego z rankingowanych zawodników, a ja bym chciał powiedzieć, taki statement dać, i pewnie będę tego żałował za rok, bo pamiętam, jak taki statement dałem, że Sidney Crosby się już powoli kończy i Crosby odpowiedział znakomitym sezonem. Znaczy, powiem to, dla mnie najbardziej przereklamowanym bramkarzem tego rankingu jest Carey Price.